Cześć, jestem Klawia, to kanał No i już. Witam Was w szybkich odpowiedziach. Nabierz równanie reakcji węgla z tlenkiem chromu 6, jeśli produktem są metaliczny chrom i tlenek węgla 4. Omcz ile gramów węgla potrzeba do całkowitego zredukowania 25 gramów tlenku chromu 6. Załóż, że reakcja przebiega ze 100% wydajnością. Ok, nabierz równanie reakcji węgla, czyli mamy węgiel, z tlenkiem chromu 6. No to jak chrom jest 6, tlen jest 2, obie wartościowości są parzyste, to bierzemy większą na mniejszą i wynik zapisujemy przy pierwiastku wartościowości mniejszej. 6 na 2 to 3, to tu leci trójka. I produktami są metaliczny chrom, no to po prostu jest chrom, i tlenek węgla 4, czyli CO2. Tak, analogicznie do tamtego. Oks. Z tej strony mamy 3 tleny, tutaj 2. To robimy naprzemiennie. Tu 3, tu 2. Tym samym zwiększam ilość chromu, daję tutaj 2, a tutaj tym samym zwiększam ilość węgla, tu daję 3. Obliż ile gramów węgla potrzeba do całkowitego zredukowania 25 gramów tlenku chromu. Załóż, że reakcja przebiega ze 100% wydajnością. Dobra, mamy tutaj dane w gramach, to musimy się posiłkować masą molową. I mamy masę molową węgla, czyli to jest 12 gramów na mol. Tutaj mamy masę molową CrO3, a to będzie 100 gramów na mol. I zaczynamy od takich rzeczy właśnie podstawowych, czyli odczytanych z układu okresowego. Tutaj mamy 3 mole węgla po 12 gramów, czyli to będzie 36 gramów tego węgla. I to odpowiada 2 molom, czyli 200 gramom CrO3. To jak my mamy 25 gramów CrO3, to ile to będzie gramów węgla? To, co jest po skosie do x, ląduje na mianowniku w dzieleniu, to, co jest po drugim skosie w liczniku w mnożeniu. Gramy skracamy, tutaj 1, tutaj będzie 8. 36 gramów na 8 to 4,5 grama węgla. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.